Dziś w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Ursula von der Leyen wygłosiła przemówienie o stanie Unii. W przemówieniu o stanie Unii Europejskiej przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen mówiła m.in. o rynku pojazdów elektrycznych. Przekazała, że w tej sprawie wszczyna dochodzenie wobec Chin, co ma związek z zalaniem rynków światowych tańszymi chińskimi samochodami, których cenę sztucznie obniża się poprzez ogromne dotacje państwa. Dużo uwagi Ursula von der Leyen poświęciła migracji, jednak obraz jaki przedstawiła wskazywałby, że Unia wypracowała już skuteczny mechanizm w tej sprawie. Trudno się z tym jednak zgodzić, gdy przyjrzymy się doświadczeniu Polski i powrocie w Brukseli do przymusowej relokacji, która w praktyce może zmusić Warszawę do ponoszenia dodatkowych kosztów. I to mimo tego, że to Polska wzięła na siebie ogromną odpowiedzialność w związku z przyjazdem uchodźców zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Ursula von der Leyen przypomniała o umowie zawartej z Tunezją i zapowiedziała podobne porozumienia z udziałem innych krajów. Deklarowała wsparcie dla Ukrainy. Mówiła też o dokończeniu budowy projektu europejskiego, ale w sposób

Parlament Europejski zawsze był jedną z głównych sił napędowych integracji europejskiej i zawsze będę wspierała tę Izbę i wszystkich tych, którzy chcą zreformować Unię Europejską, aby działała lepiej dla obywateli. I tak oznacza to również zmiany Europejskiej Konwencji i Traktatu, jeśli i gdzie jest to potrzebne. W Unii Europejskiej od dawna pojawiają się pomysły, by na przykład ograniczyć prawo weta i odejść od zasady jednomyślności. Wprost mówił o tym kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Bruksela nawet bez zmiany traktatów coraz mocniej ingeruje w politykę wewnętrzną krajów członkowskich, a przykładu szukać możemy choćby w Polsce, gdzie poprzez środki z KPO podjęta została próba wymuszenia na Warszawie zmian prawnych związanych z sądownictwem.